Hej, cześć, witam Was ponownie. Tutaj Tomek z MZ Elite i dzielę się z Wami dziś kolejnym hakiem. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, od 2013 sprzedaję na Amazonie, posiadam trzy własne marki i w zasadzie technicznie jestem współudziałowcem startupu, który zajmuje się również skupywaniem marek z Amazona i rozwijaniem ich poza Amazonem lub w drugą stronę, skupywaniem poza Amazonem i wystawianiem ich na Amazonie, więc dzielę się tutaj z Wami wiedzą na temat tego, jak rozwijać biznes na Amazonie, jak budować własne marki. Jeśli tego typu content Wam się podoba, zasubskrybujcie kanał, a na końcu filmu, jeśli też Wam się spodoba, możecie dać lajka. W tym odcinku dam Wam taki mały hack, którego ja czasami używam, kiedy szukam kolejnego produktu do swojej kolekcji, aby sprzedawać. Mamy taką sytuację, że powiedzmy macie już swoją markę, wprowadziliście 1, 2, 3, 4 produkty, no i tutaj najbardziej logicznym krokiem teraz jest nie wychodzenie poza tą niszę produktową, prawdopodobnie na początku waszej drogi, jeśli nie jesteście jeszcze super może doświadczeni, tylko poszukanie kolejnego produktu, który moglibyście dodać do własnej, sprzedawać pod własną marką. Wyobraźmy sobie, że sprzedajemy, dajmy na to, nie wiem, zabawkę, więc szukamy, powiedzmy, akcesoriów do wózków, akcesoriów, które mama może używać, tego typu rzeczy. Niekoniecznie będziemy nagle zaczynali się bawić w elektronikę, ponieważ znamy tę niszę i tutaj fajnie jest popodglądać konkurencję na Amazonie, co robi, jakie produkty sprzedaje. Jednym ze sposobów na to, jak bardzo szybko można podglądnąć, co dobrze nasi konkurenci sprzedają, jest to, aby przeklikać ze strony produktu konkurencyjnego poprzez storefront sprzedawcy i zobaczyć, co tam takiego ten sprzedawca również sprzedaje i co ciekawe, Amazon posortuje to według wielkości sprzedaży. I teraz słuchajcie, powiedzmy, że jesteśmy sprzedawcą noży na przykład, sprzedajemy zestawy noży, chcielibyśmy zobaczyć, jakie inne zestawy noży możemy sprzedawać, ewentualnie jakie inne akcesoria kuchenne moglibyśmy sprzedawać. Oczywiście logiczne jest to, że można wejść prosto w akcesoria kuchenne, ale na przykład w tym sposobie będziemy szukali inspiracji poprzez naszych konkurentów, którzy już dobrze ten produkt sprzedają i tak jak mówię, będziemy podglądać, co oni tam również innego sprzedają. Więc mamy tutaj parę produktów, wybierzmy sobie jeden z nich. Oczywiście nie będę tutaj patrzył po nazwach, które mogłyby sugerować to, że jest to produkt jakiś duży, markowy, ponieważ to nie ma sensu. Tutaj mamy Amazon Basics na przykład, tutaj też Amazon Basics, więc takie coś nas nie interesuje. Tutaj mamy Stainless Steel, z tym, że tutaj jest bez marki, ale okej, zobaczmy sobie, co na przykład tutaj ta firma sprzedaje. Zobaczcie, jest niedostępny. Tu jest też taka ciekawa rzecz, to, że jest niedostępny, może również wynikać z tego, że nie jest dostarczony do Wielkiej Brytanii. To jest taki mały trik, jeśli szukacie na rynku amerykańskim, zawsze zmieńcie sobie tutaj kod pocztowy na jakiś tam nowojorski na przykład i możliwe, że ten produkt się pojawi, chyba tak, dokładnie, widzicie, pojawił się ten produkt, nagle jest dostępny, on do Wielkiej Brytanii nie był po prostu wysyłany. Także jakikolwiek research robicie na innym marketplace, pamiętajcie, żeby zawsze się przełączyć na odpowiedni kod pocztowy z danego marketplace, jakiegoś tam, nie wiem, w Niemczech kod berliński, we Francji paryski najlepiej i tak dalej. I teraz jeśli już jesteśmy na takim listingu, idealnie, mam nadzieję na to, że ten człowiek również coś innego sprzedaje, KN Direct, prawdopodobnie już po nazwie mogę powiedzieć, że pewnie to będzie jakiś, nie wiem, dystrybutor wszelkiego maści różnych produktów, ale niekoniecznie tak jest. Wchodzimy sobie na jego stronę z informacją i klikamy sobie na See All Products. I zobaczcie, no i tak jak myślałem, on tutaj produkty od sasa do lasa akurat sprzedaje, więc to nie jest akurat dobra inspiracja do tego, po prostu jest zwykłym online arbitraż, po prostu robi, skupuje produkty, kupuje gdzieś w hurcie i sprzedaje je na Amazonie. Zaraz sobie zobaczymy innego do sprzedającego, no tutaj proszę, nawet reklamuje Gordon Ramsay. Powiedzmy sobie, wejdźmy, co tutaj mamy, jakieś takie, patrzę tutaj, żeby było trochę więcej komentarzy, na przykład zobaczmy sobie tutaj to, też podobne, Knife Direct, coś mi tutaj, dziwna nazwa, o i tutaj, słuchajcie, i to jest przykład, z tym, że nieidealny przykład. Ja bym tylko chciałem pokazać, jak wasze myślenie w takim przypadku powinno, którędy powinno dążyć. Amazon, w momencie, kiedy wy klikniecie na te inne produkty sprzedającego, pokaże wam listę produktów. To akurat ma cztery produkty, ale one są pokazane według
wielkości sprzedaży tak naprawdę. Czyli tutaj możemy już założyć, że ten zestaw z tymi takimi jakimiś pokrowcami na ostrze, zestaw czterech różnych kolorów, on jest drugim pod względem sprzedaży produktem w danym momencie na Amazonie u tego sprzedającego. I wtedy warto zainteresować się na przykład tym produktem, wejść sobie w Helium 10, zobaczyć, jakie są wartości sprzedaży, czy jest odpowiedni search volume generowany przez szukających produkty i bierzemy to już do następnego kroku, gdzie tak naprawdę zagłębiamy się w ten produkt i patrzymy, czy rzeczywiście jest on nam w stanie przynieść zyski i profity w przyszłości. Natomiast jest to bardzo ważny wskaźnik, ponieważ mówi nam, że no ktoś, kto ma ten produkt u siebie, sprzedaje go aktywnie, on jest tutaj na drugim miejscu, czyli już widzimy, że ten sprzedawca to jest jego number two, tak? Numer drugi, jeśli chodzi o sprzedaż i wchodzimy i na Helium 10 sobie sprawdzamy. Nie jest powiedziane, że nie warto sprawdzić również na przykład takich zestawów, tak? Bo to zobaczcie, dwie różne kombinacje zrobili, sprzedają po prostu dwa zestawy produktowe. I zobaczmy sobie tu jakiś inny produkt. O, ten ma tutaj 13 tysięcy sprzedanych komentarzy, sprzedanych prawdopodobnie o wiele, wiele więcej. Zobaczcie tutaj w ogóle, jeśli chodzi o iPlus, o zdjęcia główne. To, ta truskawka na tym zdjęciu, to się nazywa iCandy. To jest bardzo fajnie zrobione, ponieważ pokazuje przede wszystkim cały zestaw produktowy, jak to wygląda. Pokazuje opakowanie, jest to bardzo ważne. I tak zwane iCandy, czyli zachęty tak naprawdę można powiedzieć dla oka w postaci tutaj właśnie truskawki. Ja też tego używam przy suplementach. Możemy sobie tutaj wejść, zobaczyć sobie, co ten człowiek jeszcze tutaj sprzedaje. Aha, no i dobra. I zobaczcie, ja pokazuję tylko proces. To nie jest ważne, czy to są jego produkty, czy on jest tylko hurtownikiem. Chciałem wam natomiast zwrócić uwagę na to, że tak jak ten produkt, po przejściu na jego sklep, po przejściu na jego, nawet nie sklep, ponieważ to nie jest sklep, tylko po przejściu na jego stronę, tak zwany storefront, czyli Amazon pokazuje nam wszystkie produkty tego sprzedającego, one są tutaj wyświetlone, co jest ważne, w kolejności od najlepiej do najgorzej się sprzedającego produktu. Oczywiście patrząc po ilości, że to jest 393 rezultaty, prawdopodobnie to jest, tak jak mówię, sprzedawca hurtowy, ale dajmy na to, że to jest jego marka, jego produkty, niszę sobie zbudował i tych produktów jest, dajmy na to, tylko 16 i wtedy możemy zobaczyć, co u niego najlepiej się sprzedaje, czyli przez tamten produkt weszliśmy na jego storefront i patrzymy sobie, co on tu sprzedaje, patrzymy, o, takie zestawy noży w postaci jakieś tam, nie wiem, fajne kolory mają, tak, też, aha, bo to jest ten produkt chyba, te 13 tysięcy. Tu mamy drugi produkt, łyżki, jakiś zestaw łyżek w ten sam sposób zrobione. Idealnie by to wyglądało, gdyby te łyżki tutaj jeszcze były pokazane z opakowaniem na przykład razem, tak, z jakimś atrakcyjnym pudełkiem. Zestaw złotych, w kolorze złotych, jakiś tam łyżek do kuchni. Tu jakiś zestaw razem z nożyczkami i z nożami. Tu taki zestaw zrobiony, no też 900 komentarzy, też to się sprzedaje, tarka jakaś tam w zestawie z czterema opakowaniami. Naprawdę bardzo dużo idei i pomysłów możemy tutaj czerpać do tego, aby wykorzystać to we własnej niszy i tak jakby rozszerzyć zakres produktów, które chcemy pod naszą marką sprzedawać. Także dwa ważne rzeczy. Przechodzimy na konkurencję, patrzymy, co oni w swoim tak zwanym storefroncie mają, czyli co innego sprzedają i Amazon nam to wyświetli w kolejności od najlepiej sprzedającego się produktu, czyli tu już wiemy, to jest najlepiej sprzedający się produkt. Ja wiem, że tutaj widzicie 2000 komentarzy, tu widzicie 13 tysięcy komentarzy. Pamiętajcie, to nie jest tak, że Amazon pokazuje w pełni całą sprzedaż, która od początku danego listingu się odbyła. Pokazuje nam tylko i wyłącznie jakiś tam okres, zakres czasu. Dokładnie nie wiadomo, czasami jest to tydzień, czasami jest to miesiąc czasu. Ważna rzecz jest taka, że pamiętajcie, że ten produkt ma 13 tysięcy komentarzy, ponieważ on jest tutaj już o 5.11, to będzie amerykańskie, to jest od maja 2021 roku, czyli półtora roku, 18 miesięcy. Ten produkt jest 8 września, czyli to jest 2 miesiące tylko, tak? Widzicie, jak to się fajnie sprzedaje, to już 2 i 2, no, to by trzeba by było razy 9 to pomnożyć, no to tu ten produkt nam zasuwa na 20 tysięcy komentarzy w półtora roku, coś takiego. Natomiast ten ma w półtora roku 13 tysięcy, więc to też pokazuje wam potencjał. Może to nie chodzi tylko o to, co w zestawie jest, albo może to jest też ważne to, jak ten zestaw wygląda, jak kolorystycznie do czego pasuje. Może w danym
okresie czasu, w danym 2022 roku, kolor złoty noży jest kolorem trendującym. Nie wiem. Mam nadzieję, że ten tip Wam się przyda i dziękuję. Do usłyszenia. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka. Jeśli kanał Wam się podoba, zasubskrybujcie. Na razie. Hej.